Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Słuchajcie, jesteśmy w austriackich Alpach, skąd będzie naprawdę bardzo, bardzo widokowy vlog. Kto widział stories na Instagramie, ten już wie. Będzie też osobny vlog z Dolomitów, gdzie jedziemy za chwilę też na trekking z namiotem, ale najpierw zrobimy sobie Q&A, bo już dawno nie było, chyba 6 czy 7 miesięcy. Ogólnie pytania, które zebrałem, są dość przekrojowe. Są to pytania sprzętowe, podróżnicze, o Kaszuby, o Izrael, o jeszcze kilka innych wyjazdów. Kolejność totalnie przypadkowa. Kasujesz komenty, czy już cenzura działa? To jest pytanie o Izrael. Bardzo często zdarzało się, że komenty wylatywały prawdopodobnie przez algorytm. Ja żadne komentarze nie kasuję, chyba że są wulgarne. A te niewulgarne, czasem dostawałem powiadomienie komentarzy jakimś merytorycznym. Zacząłem czytać dwa pierwsze zdania, chciałem kliknąć więcej. I w momencie, jak rozwinąłem komentarz, okazało się, że on już jest, nawet komunikat dostałem, że komunikat jest już niedostępny. Więc domyślam się, że autor go nie usunął i to zdarzyło się dziesiątki razy. Więc no, algorytm niestety nie sprzyja nieprzychylnym komentarzom dotyczącym Izraela. No, ja nic nie usuwam. No chyba, że mówię, chyba, że był wulgarny, no to usuwam, czy to o Izraelu, czy o Kaszubach, czy jakikolwiek innym, to leci wszystko. Ciekawy film i fajnie zrobiony, jednak nie powiedziałbym, że jest to cała prawda o Izraelu. Tak zatytułowałem film o Izraelu. No kurde, no witamy w internecie, 2020 rok. No, czasem trzeba przyklikbaitić, żeby kogoś zainteresować, żeby też algorytmy zaczęły sprzyjać takiemu, ała, skurcz mnie złapał, takiemu filmowi. No i naprawdę, jak zmieniłem tytuł z tam chyba Zwiedzanie Izraela, było pierwszy tytuł i algorytmy totalnie uwaliły ten film. Myślałem, że to też przez treść, ale troszeczkę się zmieniłem chyba zdanie, że może to nie było jednak faktycznie przez tą taką troszeczkę niesprzyjającą Izraelowi treść, ale przez moją nieumiejętność tytułowania i też w ogóle przez wywalenie reklam na początku. Później zmieniłem tytuł na Cała Prawda o Izraelu i nagle statystyki poszły w cholerę, już tam 300 tysięcy jest chyba wyświetleń na tę chwilę. I też właśnie myślę, że to poszło dzięki reklamom, za co przepraszam Was, jeśli ktoś ma więcej reklam niż zwykle. Teraz chyba tam wrzucam po dwie reklamy, trzy film. I robię to nie dlatego, żeby zarobić na Was pieniądze, bo mi to jest niepotrzebne. Ja z YouTube'a przez te wszystkie lata nie wypłaciłem jeszcze ani grosza. Tam parę tysięcy złotych jest chyba przez tam ponad 100 filmów, no więc to jest śmiechu warte, ale niestety te reklamy sprzyjają bardzo algorytmowi, więc jak YouTube widzi, że są reklamy, dwie, trzy, no to nagle pompuje taki film, można dotrzeć do większej ilości ludzi, a na tym mi zależy, no bo po to się robi filmy też na YouTube'a, żeby no fajnie, jak to ktoś obejrzy, nie? I ktoś powie, że spoko i że komuś się na przykład takie coś przyda, zachęci do podróży i tak dalej. No jednak jest to istotne i niestety YouTube tak troszeczkę wymusza na twórcach umieszczanie reklam, że im więcej reklam, tym więcej zasięgu. No jednak staram się też nie przesadzać, mam nadzieję, że nie macie mi tego bardzo za złe. Witam, jakiej torby na kierowicę używasz? Jest to torba, na której właśnie na której właśnie mam ustawiony aparat i z którego właśnie gadam. To jest mój taki rowerowy, sakwowy i torbowy statyw. To jest torba firmy Ortlieb, model dokładnie taki, jak tutaj Wam się teraz wyświetla. Aha, jeśli byście zastanawiali, czy polecam, no to polecam. Naprawdę dobra torba. Pierwszą rozwaliłem, kupiłem sobie drugą taką samą, bo naprawdę nie ma się czego przepić. Naprawdę porządny, niemiecki sprzęt. Czy spanko na legalu? To chodzi o Austrię. Ktoś widział właśnie na Instagramie, że spaliśmy. W Austrii nie można spać na legalu pod namiotem. Nigdzie, z tego co wiem. Nie czuję się z tym dobrze, że pokazuję coś takiego, bo to jednak jest wbrew prawu. Powiedzmy sobie to wprost. Jednak ja uważam, że to jest strasznie durne prawo. Zwłaszcza, że można spać, zresztą będę o tym mówił we vlogu jeszcze, można spać bez namiotu w Austrii. Czujcie to? Można, gdziekolwiek chcecie, ale z namiotem już nie można. Znalazłem Twój kanał przypadkiem, ale zostaje na dłużej. Dzięki. Jaki ładny film. Czy nie naoglądałeś ostatnio się jakiegoś dobrego kursu w filmowaniu? Nie. Ale jakby ktoś chciał, to znam ten jeden kurs. Bardzo polecam. Czy jest możliwość kupienia kursu w sierpniu? Czy sprzedaż jest limitowana czasowo? Czy będzie możliwa forma ratalna, ale kupno jednej części kursu? To już jest... To jest pytanie troszeczkę starsze już. Ostatni Q&A było 6-7 miesięcy temu. Sprzedaż trwa non-stop, nie będzie wyłączona nigdy. Co do tego, czy można kupić osobno część filmową, on jest podzielony na dwie części, jeśli ktoś nie wie, nie można. Czy można kupić albo tylko filmową, albo filmową razem z montażową. Dlatego, że uważam, iż żeby się nauczyć dobrze montować, trzeba poznać też filmowe podstawy. I to jest, robię też dlatego, żeby uniknąć później pytań, dziesiątek pytań od ludzi, którzy kupili tylko montażową, że czegoś nie zrozumieli, ja potem będę musiał siedzieć i odpisywać. No, chciałem tego uniknąć, więc dlatego można kupić tylko filmową albo dwie razem. Cześć Karol, jakie masz siodełko zamontowane w swojej maszynie?
mówiąc szczerze, takie trochę do dupy. Serio, kupiłem w ciągu półtora roku ostatniego chyba 6 czy 7 siodełek i żadne mi nie podpasowało. Te co mam, to jest taki model. Aktualnie to jest najlepszy z wszystkich, jakie mam, aczkolwiek też mnie tyłek boli, więc cały czas jestem w trakcie poszukiwań. Czy mogę prosić ślad GPS, jeśli taki istnieje? Nie pamiętam takiego filmu, to się tyczy pewnie do Kaszub. Ogólnie, jeśli jest jakiś film na kanale, taki rowerowy, to zawsze ślad trasy znajdziecie na blogu we wpisie. Ja robię zawsze po wyjeździe, po filmie, także wpisy takie poradnikowe, informacyjne, jakbyś ktoś chciał wyjechać też w taką podróż, to tam znajdziecie tego rodzaju ślady GPS. Kiedy będzie Marta? Marta będzie w następnym filmie już z Austrii. Właśnie pojechaliśmy tutaj, Marta śmiga na kajaka. Ja chwilę sobie śmigam teraz na rowerze, nagrywam Q&A. No, będzie od trekkinga, będzie dużo fajnych widoków. Także w następnym odcinku już Marta będzie. Jaki używasz namiot? Namiot to jest MSR o takiej nazwie, jakiej Wam się wyświetla. Dobry, bo lekki, jak już mówiłem, ale niestety nie spełnia podstawowej funkcji, jak powinien spełniać namiot, czyli przecieka. Serio, przecieka namiot za dużo pieniędzy, tyle. Ciekawe jestem, ile miałby kosztować namiot z tej firmy, który ma funkcję nieprzeciekania. Masakra. A z tym krzyżykiem, czyli plusem, to straszna pierdoła, nigdy tego nie słyszałem. To jest komentarz do filmu w Izraelu, gdzie mówiłem, że zamiast literki plusa na matematyce używa się literki T, ponieważ plus przypomina krzyż. Parę osób powiedziało, że to pierdoła, parę osób też potwierdziło i nawet dostałem screeny z zeszytu z matematyki, że tak jest faktycznie, więc no, potwierdzone info. Dziękuję bardzo. Jakim sprzętem kręcisz? O tym jest cały odcinek. Bardzo zapraszam, nie będę się tutaj powtarzał. Jakie sakwy masz na rower? To są sakwy Ortliba. Nie, co ja pieprzę. To są sakwy Sport Arsenala. Żółte, wodoodporne. Naprawdę spoko. Poza paroma mankamentami, ale to już jest osobny odcinek też o sakwach, także jak coś tam zapraszam. Hej, jak rozwiązujecie problem pieszego zwiedzania na wyprawach rowerowych, na przykład skalne miasto, gdzie zostawiacie rowery z sakwami? Jest to chyba jedyna kwestia, której się trochę obawiam. No to po prostu albo na noclegu, jeśli nie śpimy pod namiotem, albo w jakiejś, przy jakiejś restauracji przypinamy i sakwy oddajemy komuś na przechowanie, albo podbijamy kogoś do domu. Są też tacy, co wrzucają sakwy w krzaki i liczą, że nikt ich nie znajdzie, ja tego nie robię. No zazwyczaj staram się znaleźć po prostu, no ludzie zawsze gdzieś mieszkają i zawsze nie mają problemu raczej z tym, żeby komuś pomóc, więc wystarczy po prostu pytać. Tak samo rower można kogoś przypiąć na posesji. Tutaj jest takie same pytanie, gdzie zostawić bezpiecznie auto. No to tak samo jak rower, chyba nawet bezpiecznie zostawić auto u kogoś na posesji po prostu. Teraz jak jedziemy w Alpach, tutaj w Dolomitach będziemy robić trekking na 6 dni i auto zostawimy najprawdopodobniej na kempingu, na którym będziemy spali dzień przed wyruszeniem. Po prostu zapytam się w recepcji, dzień dobry, czy można zostawić auto. Tak, proszę bardzo, można zostawić, a jeśli nie będzie można, no to będę kombinować gdzieś może na przykład w jakimś markecie, w centrum, coś w tym desie. Na pewno się znajdzie coś fajnego. A gdzie można kupić czapkę? Taką czapkę nie można jej kupić nigdzie. Bardzo dziękuję za komentarze na temat tego, że Wam się podoba ogólnie ten wzorek, który sobie tak zaprojektowałem samemu. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki za mnie komentarz. Niestety takiej czapki kupić nigdzie na tę chwilę nie można. Jest to czapka na specjalne okazje, którą daję albo na Instagramie w jakichś konkursach, albo nie daję nigdzie. Nie, na razie nie planuję, nie wiem. Jeśli byście byli zainteresowani kupnem takiej czapki, to dajcie znać, ale szczerze mówiąc nie chcę się bujać tym, żeby miał latać na pocztę. Chyba, że jakoś to ogarnę logistycznie, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, może mnie przekonacie. Czy wiesz, ile kilometrów przejechałeś rowerem od 2012 roku do teraz? O, ktoś wie, że jeżdżę od 2012 tak z sakwami, właściwie to od 2011. I co ciekawe, pierwszy wyjazd był właśnie tutaj. Tutaj nawet tą drogą śmigałem te Alpy na Hochtour i tak dalej. Miałem fajny rower, pierwszy raz w ogóle za granicą samemu. A ile przejechałem kilometrów, to szczerze mówiąc nie liczyłem. No były takie lata od 2011, że na przykład, nie wiem, 8 tysięcy, później takie powiedzmy po 5 tysięcy. Troszeczkę to zaczęło maleć. Teraz myślę, że te ostatnie lata to jest po 2 tysiące. Życzymy sobie 3, ale chyba nie. Nie, w tym roku może mam z 1500, 2000, a łącznie, no to nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów myślę, żeby się zebrało na tej przestrzeni. No, nie tak dużo, nie? Brzmi strasznie dużo, ale na 8 lat to myślę, że są osoby, które przejeżdżają dużo, dużo więcej. Dajcie znać, ile Wy macie, albo ile w rok przejeżdżacie. O, jestem ciekawy, ilu tu jest rowerzystów na kanale. W komentarzach możecie napisać, proszę bardzo. A co powiesz o arabskim halal? Tu wracamy do pytania z Izraela, gdzie powiedziałem, że nie ma nigdzie na świecie czegoś takiego jak koszerna żywność, zasady koszerności. No i faktycznie jest coś takiego w arabskiej kuchni, jakby w islamie w ogóle, jak halal, czyli żywność dozwolona, ale ja uważam, że to dalej nie jest
coś podobnego do koszerności. No, są to jakieś ograniczenia, jakieś sugestie, instrukcje, jak się powinno dane zwierzę zabijać, mówmy wprost. Niemniej no, uważam, że koszerność troszeczkę jest inna i dalej się trzymam tego, że nie jest to to samo co halal. Zauważyłem, że nie masz błotników na rowerze, nie przeszkadza ci to? No wiesz co, jak mi chlapie po plecach, no to mi przeszkadza, jasna sprawa, nie? Ale szczerze to wolimy deszcz przeczekać albo po prostu przełożyć wycieczkę na dzień niedeszczowy. Ten żart z bułką całkiem. Gdzie znajdę szczegóły uczestnictwa w konkursie? Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, jest dla kursantów kursu filmowo-montażowego konkurs, że można zmontować do końca września film. Taki klipowy do wygrania 1000 zł. No, informacje są na naszej grupie tylko i wyłącznie dla kursantów. W kursie już jest a propos 900 osób. Myślę, że w tym roku zdobijemy do 1000. Także będzie naprawdę, mam nadzieję, sporo fajnych filmów. I też będzie trudno wybrać ten najlepszy. Mam taką nadzieję, życzyłbym sobie tego. A propos filmowania, było takie pytanie jeszcze, jaka jest duża moja ekipa filmowa. Przed chwilą z Kaszub chyba to było. No, moja ekipa filmowa jest bardzo liczna. Tu jest operator, tu jest montażysta i no sam się bawię wszystkim. No jeden raz, że gdzie coś kręciłem z inną osobą, to była Szwecja, gdzie byliśmy razem z Dribondziem, więc sobie no, siłą rzeczy wzajemnie pomagaliśmy. Gdzie bądź częściej mi, no bo kręciłem tam film, reklamę dla Szwecji, więc no ja byłem tym jeżdżącym na rowerze, a ja gdzie bądź mnie tam dronował, czy tam aparatem. Jednak no wszystko robię samemu. Cieszę się w sumie, że ktoś mógł pomyśleć, kurczę, jaka jest duża moja ekipa. To jest naprawdę miłe, naprawdę mega dzięki. Ogólnie jeszcze chciałem co do Kaszub powiedzieć, bo ten film też bardzo fajnie zasięgowo poszedł i dostałem masę zdjęć od ludzi. Naprawdę dziesiątki, jak nie ponad setkę zdjęć wysłaliście mi, że wybraliście się dokładnie w tę samą trasę. Ja na Kaszubach byłem dość wcześnie, więc przed sezonem, można powiedzieć, zainspirowało to mega dużo osób i kurde, było mi tak miło, że ktoś patrzy, jest tutaj ta sama budka dla ptaków, którą ja nazwałem, a to tak naprawdę było dla pszczół. Przy tej samej ktoś mi wysłał zdjęcie, przy tym samym miejscu, co ja w namiocie ktoś się spał, też mi wysłał zdjęcie. Kurde, naprawdę tak aż się chce jechać szukać nowych ciekawych miejsc, żeby wam pokazać, że to jest coś niesamowitego, więc naprawdę mega dziękuję za wszystkie te komentarze. Jeśli gdzieś kiedyś pojedziecie śladem, kołem się do czym można tak powiedzieć, no to weź tam oznacz, ja też to chętnie udostępnię, bo to naprawdę jest super, motywuje do działania, do szukania kolejnych nowych ciekawych miejsc i pokazywania im wam do filmowania. No. Mega dziękuję. Też przepraszam za ten falujący obraz, ale kupiłem nowy aparat, bo poprzedni rozpieprzyłem znowu. Jeszcze chyba go nie zdążyłem ustawić tak jak trzeba. Widzicie jak się rusza obraz przy zmianie ostrości? Sorry. Postaram się to naprawić w następnym filmie. Hej Karol, czy myślałeś może o wydaniu atlasu rowerowego z opisami najlepszych tras w Polsce, poradami odnośnie logistyki noclegowania, noclegów i tak dalej? Wiesz co, no zrobiłem ostatnio film. Takie dość krótkie sugestie, tras, o czymś takim konkretniejszym przewodniku papierowym, no to jest ta sama kwestia, to jest strasznie absorbujące. Kurde, no to trzeba stworzyć książkę, trzeba wszystkiego doglądać, wydrukować, latać potem z tym na pocztę, logistycznie. Na samą myśl o tym, no trochę mi się nie chce. Po kursie sobie obiecałem, że sobie dam na razie spokój, przynajmniej do końca tego roku z różnego rodzaju takimi rzeczami. Nie wiem, czy w ogóle jest taka chęć, czy w ogóle takie coś by się odnalazło na rynku, no. Jako jakiś prezent dla kogoś tego typu atlas rowerowy może by było spoko. Kurde, nie wiem. Trochę myślałem o tym, ale nie jakoś tak bardzo intensywnie. Też jestem ciekaw, co o tym myślicie, czy to w ogóle ma sens coś takiego. Dajcie znać. Jeszcze kilka pytań z Instagrama, to już takich bardziej tutaj z Alp zadanych podczas tego wyjazdu, więc będzie parę nawiązań do tego, co zobaczycie za chwilkę w filmie. Najfajniejsze góry, w których byliście, to no to dla mnie to będzie chyba Kirgistan, Tadżykistan rowerem. No, myślę, że Marta się zgodzi ze mną, bo często to powtarzam, że tam było najfajniej widokowo. A Nepal też spoko, aczkolwiek myślę, że Kirgistan, Tadżykistan chyba lepszy. No, a jeśli chodzi o trekking właśnie, no to myślę, że jednak ten Nepal. I no, w Ameryce mi się podobało też tam południowej, nie? Jeśli ktoś nie widział filmów, to bardzo zachęcam. Aczkolwiek za bardzo turystycznie jak dla mnie, za dużo ludzi, ja wolę takie klimaty, gdzie jesteśmy sami, jak na przykład tutaj właśnie w Alpach, co zobaczycie niedługo, albo jak na przykład w Czarnogórze. Tam było też naprawdę spoko. Czego nie lubisz w trekkingu? Nie lubię na pewno, jak pada mi na twarz. Tego nie lubię, śliskich kamieni nie lubię. No, wchodzić, męczyć się,
z ciężkim plecakiem, takim biwakowo obładowanym, no też nie przepadam, no ale czasem trzeba przeboleć, żeby mieć fajny widok z rana z namiotu, co też zobaczycie w filmie z Austrii. Naprawdę mieliśmy taką inwersję. Ketchup czy musztarda? Ketchup z musztardą. Koraliki, skąd, na szyi i dlaczego? To są koraliki, słuchajcie, kupione podczas mojego trzeciego wjazdu rowerem w 2013 roku przez Kaukaz i Bliski Wschód. To są koraliki kupione w Isfahanie, w Iranie, w centralnym Iranie, na bazarze. I naprawdę się trzymają praktycznie cały czas na szyi. Raz tylko sznurek wymieniałem, bo mi się przetarł od chodzenia na basen i od ciągłego zdejmowania. Fajne, nie? Jaka waga plecaka, skoro zabierasz tyle rzeczy? Ja nie mogę zejść poniżej 17 kg. Moja waga plecaka była w Ameryce chyba z tego pamiętam 13 kg. Byłem z tego strasznie dumny, tylko nie miałem z sobą drona. Teraz jak pójdziemy do Lomity, będę miał prawdopodobnie. Więc myślę, że z całym tym takim biwakowym szpejem, jak to mówią, to chyba nie zejdę poniżej 14 kg. No ale na pewno dzięki temu, że puchowy śpiwór, mata leciutka i namiot bardzo lekki, jak już mówiłem, tylko no niestety przemakający, no siła kompromisu, nie? Jak tam Marty specjalizacja? Ktoś pamięta ostatnie Q&A, tak, Marta jest lekarzem i specjalizacja Marty idzie, okej. Ostatni rok został, będzie miała egzamin za niedługo. Jak papryczki? O, jak miło. Ktoś pamięta, że chwaliłem się na Instagramie w story z papryczkami, że hoduję chili papryczki. Papryczki wyglądają aktualnie tak. Już są w większości po zbiorach. Część jest taka dość lajtowa, że można jeść jak chipsy, ale parę tych gatunków, zwłaszcza te czerwone, co teraz widzicie, no to kopiam fest. No, te są ostre, że to tylko chyba w małych ilościach będę używał gdzieś do obiadów. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich filmów, do kolejnych z Alp i z trekkingu tutaj po Austrii, a także po Dolomitach. Naprawdę widoki kosmiczne. Będzie co oglądać i oglądajcie na telewizorze. Naprawdę polecam, bo nagrywam w 4K. Jakość jest naprawdę tych ujęć super. Ostatnio widziałem pierwszy raz swój film na telewizorze i kurde, naprawdę fajnie się to oglądało. Aż głupio mówić tak o swoim filmie, nie? Okej, dzięki i do następnego. Trzymajcie się, cześć.